Dobry wieczór. Ja zgodnie z tym, co powiedział Piotr, nazywam się Karolina Bartoszek i reprezentuję serwis edukacyjny Zadane.pl. I dzisiaj opowiem trochę o social learningu i o tym, co sprawia, że dzięki niemu uczniowie uczą się chętniej. Na początku chciałabym podziękować za to, że jest was, państwa, aż tyle jeszcze. Postaram się, żeby było krótko. Więc tak, w społeczeństwie panuje generalnie przekonanie, że uczniowie są leniwi i raczej trudno jest ich zaciągnąć do nauki, prawda? Naszym zdaniem jest to osiągalne, między innymi dzięki społecznościowym portalom edukacyjnym. Słyszeliście państwo o takich? Nie? To zaraz usłyszycie. Ich działanie opiera się na wymianie wiedzy, na wspólnej nauce, na pracy w grupie, generalnie na wymianie wiedzy i umiejętności. I dziś pokażę, co w takich portalach może pociągać uczniów. Po pierwsze, już sama formuła jest atrakcyjna dla uczniów, no bo łączymy przyjemne z pożytecznym, prawda? Te elementy, które znają z portali społecznościowych, z wiedzą szkolną. Jak to wygląda w praktyce? Otóż mamy takiego Maciusia, który nie rozumie, w jaki sposób skraca się ułamki. Sprowadza je do wspólnego mianownika. No nikogo to pewnie nie zdziwi, że szuka pomocy w internecie. Wchodzi na taki społecznościowy portal edukacyjny, zadaje pytanie i w krótkim czasie otrzymuje na swoje pytanie odpowiedź. No i zapyta się ktoś pewnie, dlaczego nie zapyta o to nauczyciela, prawda? Bo tak powinno być łatwiej i prościej. No powodów uczniowie mają ku temu milion zapewne. Trochę się wstydzą, trochę się boją, nie chcą wyjść na kujonów albo wręcz przeciwnie, na jakichś matołków. No i często właśnie uciekają się do szukania wiedzy w internecie. A czasem jednak jest tak, i to jest przewagą social learningu, że na dopytywanie nie ma czasu po prostu. A social learning daje możliwość praktycznie niekończącego się drążenia tematu. I to nie tylko w sytuacjach, kiedy mamy problem z jakimś zagadnieniem, ale też w takich, kiedy chcemy wyjść poza materią. No i pojawia się kolejne pytanie. Skąd pewność, że zawsze znajdzie się ekspert, zawsze znajdzie się osoba, która nam na pytanie nasze odpowie? No i przeprowadźmy mały test. Tutaj proszę, żeby się państwo zaktywizowali trochę. Kto z państwa był dobry w szkole z polskiego? Dobrze, a z matematyki? No super, to strasznie dużo. A z geografii na przykład? No też trochę. I tutaj... Nie, tutaj chodzi tylko o pozytywne przykłady. Jeśli byśmy tak przepytywali dalej, okazałoby się, że w każdej odpowiednio dużej grupie znajdziemy specjalistów praktycznie z każdej dziedziny, prawda? No i razem stanowimy taką chodzącą encyklopedię i tylko trzeba teraz umiejętnie wykorzystać jej potencjał. No ale to oczywiście nie jest z drugiej strony tak, że każdy, kto odpowie na pytanie lub kilka na takim portalu, od razu staje się ekspertem i serwisy społecznościowe, edukacyjne powinny wypracować sobie pewne sposoby nagradzania najaktywniejszych użytkowników i pewne sposoby wyłapywania tych perełek edukacyjnych, które rzeczywiście na miano ekspertów zasługują. A skoro już mowa o ludziach, to tutaj kolejny taki kusiciel, który skłania uczniów do korzystania z portali społecznościowych, social learningowych, to, że można na nich poznać wiele osób, które podzielają często nasze zainteresowania, można nawiązać nowe znajomości, a także nawet przyjaźnie. A zanim przejdę do kolejnych korzyści, krótko o pewnym problemie, który jest social learningiem w Polsce. Mianowicie, o ile na Zachodzie portale social learningowe zyskały już sobie należne poważanie, współpracują często z bardzo prestiżowymi uczelniami, o tyle w Polsce są często mylone z takimi serwisami, które rzeczywiście oferują wyłącznie gotowce. Nie taka jest idea social learningu. W social learningu chodzi przede wszystkim o wzajemną pomoc sobie w nauce, o tłumaczenie sobie pewnych zagadnień. I jeżeli pojawiają się gotowe rozwiązania, to założenie jest takie, że chodzi tutaj o pokazanie pewnych schematów działania, prawda, metod postępowania, których zrozumienie pozwoli w przyszłości poradzić sobie z podobnymi zadaniami, może trochę trudniejszymi. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że część uczniów korzysta z takich portali w sposób nie do końca uczciwy i to jest również nasz problem i my staramy się to za wszelką cenę zwalczyć. Natomiast tutaj bardzo ważna jest rola naszym zdaniem rodziców, nauczycieli i też mediów, aby pokazywały przede wszystkim pozytywne przykłady korzystania z portali social learningowych. To, w jaki sposób można je wykorzystać, aby rzeczywiście przyniosły korzyść i rozwijały uczniów. No bo jeśli spojrzymy w przeszłość, to sam pomysł uczenia się w grupach, uczenia się od siebie poza szkołą nie jest nowy, prawda? Ludzie robili to praktycznie od zawsze, tylko że kiedyś musiało się to odbywać bezpośrednio i twarzą w twarz.
Natomiast teraz mamy do tego internet, który pozwala nam się komunikować się ze sobą szybko, efektywnie i na odległość właśnie. A skoro już o komunikacji mowa, to tutaj warto też powiedzieć o języku, wracając do tych korzyści, że język używany na portalach social learningowych jest dużo bardziej przystępny niż ten, którego często używają nauczyciele w szkole. Więc tutaj znika nam kolejna bariera na drodze ku zrozumieniu pewnych zagadnień, prawda? I kolejna korzyść. Korzystanie z portali social learningowych pozwala często zlikwidować jakby potrzebę korzystania z korepetycji. Zwłaszcza to jest przydatne u uczniów, którzy generalnie nie mają problemów z nauką, ze zrozumieniem pewnych zagadnień, ale mają problem z pewnymi ich fragmentami, prawda? No i tutaj ważna informacja, że to jest darmowe. To także przestrzeń do wymiany różnych materiałów, linków, źródeł, pomysłów. Tutaj dostęp do takich materiałów, które pozwalają łączyć wiedzę z różnych dziedzin, a to ważne między innymi dlatego, że uczniowie, jak sami przyznają, w szkole mają nauki za dużo, prawda? I trzeba im to troszkę ułatwić. Przez to są strasznie zniechęceni bardzo często i tutaj objawia się kolejna korzyść social learningu, mianowicie taka, że często pokazuje stare problemy w nowy sposób, przez co czują się mniej znudzeni. Portale tego typu pozwalają także na obserwację uczniów, na wykrywanie tego, z czym mają problem, z czym sobie radzą doskonale i na podstawie wniosków wyciągniętych z tego, na zaplanowanie pewnych działań, które odpowiadają ich potrzebom. A wiadomo, że jeżeli uczniowie poczują, że coś jest zaplanowane pod nich właśnie, to będą z tego korzystać chętniej. Co więcej, social learning zakłada wymianę, prawda? Jeżeli ja chcę sama uzyskać pomoc, to wcześniej też muszę pomóc. Jeżeli widzę, że robię to dobrze, to jest to dla mnie ogromne wzmocnienie pozytywne i będę robić to częściej, bo rośnie poczucie mojej własnej skuteczności. Czuję, że się rozwijam, a rozwój jest dla młodych ludzi bardzo ważny, prawda? A jak sami przyznają, to są część wyników z naszego badania, które przeprowadziliśmy wiosną. Nie czują, że szkoła ich rozwija, że jest miejscem, w którym mogliby poszerzać swoje talenty i zainteresowania. Kolejna korzyść. Jeżeli szukają odpowiedzi w internecie, to przez social learning mogą ją znaleźć dużo szybciej i często lepszą. Ponieważ w social learningu ilość przekłada się na jakość. I im więcej osób jest zaangażowanych w szukanie odpowiedzi na dane pytanie, tym jest ona lepszej jakości. W pewnym momencie może się nawet okazać, że trudnych zadań tak naprawdę nie ma. I wszystko jest kwestią tak naprawdę dobrego ich wytłumaczenia. Jeżeli zadanie jest dobrze wytłumaczone, to uczeń po pewnym czasie, po zrozumieniu go, jest w stanie tą wiedzę wykorzystać w przyszłości, również przy zadaniach trudniejszych, sam sobie podnosząc poprzeczkę. Generalnie zyskujemy dwa razy, nie tylko wtedy, kiedy nam pomagają, ale wtedy, kiedy i my sami pomagamy innym, prawda? Wtedy, kiedy... ponieważ musimy wyrobić w sobie umiejętności, które pozwolą nam tą wiedzę przekazać. No i ostatnia korzyść, o której chciałam powiedzieć, to taka, że o ile w szkole tradycyjnej nacisk kładziony jest na indywidualne osiągnięcia, o tyle poprzez social learning uczniowie uczą się współpracy. I tego, ile radości i satysfakcji może im przynieść współdziałanie, i jakie sukcesy mogą dzięki niemu osiągnąć. No i na koniec wypadałoby powiedzieć, jakie portale spełniają te wszystkie założenia, o których mówiłam wcześniej. W Polsce jest to zadane.pl, natomiast w Stanach na przykład jest OpenStudy.com i Kufers.com. I tutaj warto nadmienić, że na przykład OpenStudy współpracuje z chyba najbardziej prestiżową uczelnią techniczną na świecie, czyli z MIT. Czyli wracając do pytania, które zadaliśmy sobie na początku, jak sprawić, żeby uczniowie rwali się do nauki? Odpowiedź jest jedna. Dostarczyć im takich narzędzi, które po pierwsze sprawią, że poczują, że się rozwijają, dostarczą im odpowiednich wzmocnień ku temu, żeby mogli się uczyć, będą dla nich ciekawe i będą odczuwali przede wszystkim przy tym przyjemność. I wydaje nam się, że społecznościowe portale edukacyjne w pełni spełniają wszystkie te warunki. Ja Państwu dziękuję serdecznie za uwagę. Jeżeli są jakieś pytania, to ja bardzo chętnie odpowiem. EduStudio.pl. Wideo rozwiązania dla edukacji.